Siemanko, w końcu jest World of Warcraft Wrath of the Lich King. Wszyscy czekali na to latami, miesiącami, tygodniami, a może w ogóle nie czekali na to tak jak ja. Aczkolwiek postanowiłem, że spróbuję zagrać w nowego Wrath of the Lich King i zobaczyć, co z czym się je. Ale poczekajcie, nie mogę grać tak. Jeśli już grać, to w oryginalnej koszulce. Oryginalna gra wyszła 13 listopada 2008 roku. No i koszulka też jest tego samego roku. Zobaczmy, czy w nią wejdę. Teraz mam 108 kg. Wtedy miałem między 95 a 103. Nie pamiętam. Zobaczmy. Pasuje, pasuje. Vintage. Nie wiem, czy to może vintage. Koszulka Wrath of the Lich King. Oryginalna, proszę bardzo, jeszcze pasuje. Zagrajmy sobie w Wrath of the Lich King i pogadajmy, czy jest w ogóle sens grania w Wrath w dzisiejszych czasach. Dobra, stwórzmy nową postać. Oczywiście DK'a nie możemy stworzyć, bo to jest nowy serwer wotrzelkowy, więc nam się nie uda. Ja zawsze grałem Undeadem. Tamte starting zone były lepsze niż te w Barrens. Nie wiem, jak to można było tam grać, przecież to było tak strasznie ciulowo rozłożone krainy i questliny, że to była masakra. Ale dobra, słuchajcie, patrzcie, no jednak widać po grze, ile już w Warcraft przeszedł i ile się w tym wszystkim zmieniło. Nie wiem, czy jest sens, bo jeśli kiedyś grałeś w World of Warcraft od samego początku, 2004, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, nie wiem, czy jest tam wracać. Wraca się z powodów melancholijnych wspomnień. Ja miałem bardzo fajne wspomnienia z Warcraftem. No ale poczekajcie, zacznijmy. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, zobaczcie, body type. Oczywiście o tym już wiecie. Nie jest male, female, tylko body type. Rozumiecie? Body type. Kurwa, no dobra, przeskoczmy. Nie będę jakimś marudą, tak? Wierzcie sobie, w co wierzycie. Bądźcie clean, chcecie być. Body type. No i jaki to jest body type? Jest opisane? Nie ma w ogóle nic opisanego nawet, że to jest female. The orc race. Widzicie? No, masakra. Pierwszy kurwa minus, jeśli chodzi o grę. Dobra, dobra, bierzemy body type ten. Ten o. Czymkolwiek to jest. Zrobimy Warriora, dobra. Skywalker. Zrandomujmy go troszeczkę. Zobaczymy, czy jest taki. Dobra, skin color może być. Face. O. Hairstyle. Musi mieć zawsze kiteczkę u mnie. Chociaż tak też jest dobrze. Taki tralowy będzie. Dobra, nie wiem, czy taki tral. O. Co? Only players who already have characters on this realm are currently allowed to create this to create characters. Naprawdę? Widzicie to? Czyli nie mogę tam dołączyć do nowego serwera, ponieważ nie mam tam postaci już stworzonej, czyli się nie zapałem kurwa wcześniej. Co za popierdolona gra. Minus pierwszy, ale dobra, okej, wróćmy. Uważam, że trzeba być naprawdę jakimś no life'em, żeby teraz w tym momencie mieć czas i ochotę na granie w grę, która wyszła ileś lat temu pierwszy raz. Zobaczcie, co to mój brat pewnie zrobił. Zobaczmy jeszcze raz. Zróbmy tutaj, tak? Dobra, i teraz zobaczmy. Skywalker. No tak. Nie, już nie. Okej. Jest. Okej, jestem kurwa chyba na drogiem. Dobra, nieważne, to jest nieważne. Body type omówiliśmy. Wchodzimy teraz sobie do gry. Czy to jest masakra? Body type. Nawet nie jest nazwane, że to jest female. To jest właśnie to jest to, że mądrzy ludzie siedzą teraz cicho, żeby nie urazić tych głupich i wierzeń w jakieś kurwa fairy tales. Rozumiecie? Ja pierdolę, po prostu masakra. Nie, sorry. Mam różnych przyjaciół w Anglii. Różnego koloru skóry, kształtu, wielkości, wierzeń i tak dalej. Ale to jest kurwa bezsens, nie? Ale wracamy do tematu. Lądujemy sobie w Duratorze. Grafika z 2008 roku. Jaki jest sens w ogóle grania teraz taką grę? Jeśli masz czas, żeby grać, wracasz do gry z 2008 roku,
gdzie grafika, okej, jest, jest tam sentyment, tak, jeśli chodzi o to, ale jaki jest sens zaczynania gry tak archaicznie, możesz powiedzieć. To pokazuje nam, jak bardzo ta gra posunęła się do przodu, jak została mimo wszystko rozwinięta. To już nic ci nie pokazuje, trzeba sobie addony wgrywać, żeby jakieś questy rozwiązać, znaleźć i tak dalej. Przecież to jest kupa czasu, jak sobie przypominam o tym tutaj, po tych strefach biegania było od cholery, o tym, o czym dobrze wiecie, więc... Ja po prostu chciałem tylko zapytać się was, jaki jest dla was sens grania, jeśli macie, nie wiem, 15 lat, 18, nie pracujecie, macie kupę czasu, macie zgraną paczkę osób, która z wami pogra w tą grę, jak najbardziej rozumiem to, że będziecie chcieli spróbować najlepszego dodatku Warcrafta w jak najbardziej oryginalnej formie, bo jest troszeczkę zmieniona, wiadomo. A ja to już sobie wygrałem addon, więc widzę, co mam zrobić. Ale kiedyś tego nie było, trzeba było popierdalać sobie i zgadywać, czytać quest logi. Powiem wam szczerze, że sam mam wielki sentyment i gdybym miał teraz czas na to, żeby w tą grać grę, gdybym miał może możliwość wrócenia, powrotu do tych wszystkich znajomych, z którymi grałem, do tej gildii świetnie zorganizowanej, z fajnym klimatem, to byłoby, było co innego, ale teraz jest retail, ludzie są podzieleni, grają w Mythiki Plus i inne rzeczy, hardkorowe rajdowanie. Nie wiem, czy ktoś z kumpli, którzy są w moim wieku, którzy grali w tą grę wcześniej, będą mieli czas, żeby do niej wrócić. Na pewno nie odbudujesz tego klimatu, pierwszych odkryć, pierwszych eksploracji, nowych krain i tak dalej. Nie da się tego ogarnąć. Nie ma takiej opcji. Nie wierzę w to, że jest szansa odbudowania tego klimatu, więc po co? Po co marnować czas, jak można grać w retaila? Na literii też to można wrócić o wiele łatwiej, przyjemniej. Gdybym mógł cofnąć czas i pograć to jeszcze raz, to zrobiłbym to, oczywiście, że tak. Ale teraz? Ile to godzin będziesz musiał spędzić, żeby wszystkie krainy zaliczyć, żeby wylewelować postać od nowa? To jest, plus jest taki, że można przełączyć się właśnie, że można tego DK'a zrobić, jak na tym serwerze. I zacząć grać w DK'a. Zacząć grać DK'em. I tak właśnie chyba zrobię. Plus grania DK'em w tej wersji jest to, że możemy wyłapać nowego Proto Drake'a, a ja nigdy Proto Drake'a nie sfarmiłem, więc jak najbardziej mi to pasuje. Ale to wszystko. Nie mam ochoty, nie mam czasu, nie mam możliwości. Ochotę miałbym, czasu nie mam i możliwości, żeby zagrać w ten dodatek i na nowo zobaczyć te krainy. Mogę tam wrócić w retailu. Retail pokazuje, jak bardzo się ta gra posunęła do przodu. Ale wam opowiem tę pewną historię. Jak grałem jeszcze w Vanillie bodajże, albo już to był Burning Crusade, mieszkając już w Anglii, namawiałem kolegów w Polsce, żeby kupili, żeby się pograli razem, bo to będzie fajna przygoda, klimat razem i tak dalej. No i tak się stało. Chłopaki kupili, zaczęliśmy grać, ale któregoś dnia zrobiłem sobie orka, wojownika, o dość niewdzięcznej nazwie po polsku. Po angielsku jest to słowo dość bardzo często używane przez Samuela Jacksona. Wing, wing, notch, notch. Wiecie, o co chodzi? I biegnę sobie przez Silver Pine Forest, robię jakiegoś questa, a tam miałem do jaskini wejść, ubić te takie wilkołaki. I patrzę, jakiś koleś sobie coś tam kopie. Nawet nie pamiętam, jaką miał ksywę. Ale podbiegam do niego i to są właśnie te smaczki. Chuj. I to są właśnie te smaczki, które doświadczaliśmy grając w Warcrafta pierwszy raz, więc sobie biegnę przez Silverpine Forest. Typ jak coś tam robi, podbiegam do niego i mówię, czy mi pomoże w jakiejś queście. On mi mówi, że spoko, że nie ma problemu. Biegniemy, gadamy sobie o tym, od kiedy grałem. Mówi, że niedawno kolega go namówił, ja właśnie, że też od niedawna, też namówiłem kolegów. A w ogóle skąd jesteś z Polski? Lubię się pytać, bo się nieraz okazuje, że się gra z kimś znajomym. On mówi, że no, jestem ze Stargardu. Poważnie, ty, ja też jestem ze Stargardu, ej. A gdzie, na jakim osiedlu mieszkasz? On mówi, że mieszkam na Chopina. Ja mówię, ty też jest mieszkam na Chopina. Właśnie niedługo będę w Polsce na Chopina, bo koleś tam się hajta. Mówi, ja też niedługo idę na ślub kolegi, nie? Tak, a jak się twój kolega nazywa? Tak i tak. Ja mówię, ty, to też jest mój kolega, idzie na ślub. A jak ty się nazywasz? Jak masz ksywę? On kulek. A ja, ty, to ja Tukos. I spotkałem mojego kumpla, mojego jednego z lepszych kumpli, z którymi latami graliśmy w RPG Warhammera. Przypadkowo, rozumiecie, na tym samym serwerze, w tej samej lokacji, robiącego te same questy. I to był najprawdziwszy smak właśnie Warcrafta. Te pierwsze momenty, tego się już nie da powtórzyć. Grafika jest słaba, jeśli się grało już ileś lat w retaila, używa się tych wszystkich nowych rzeczy,
tych udogodnień, poznało się smak nowej grafiki, to ciężko wrócić do starej. No chyba mówię, chyba że masz naście lat, masz wolny czas, masz grupę znajomych, z którymi możesz sobie poklikać, popróbować, wtedy ok. Ale nie odtworzy się tych wielkości gildii, tych stron, tego wszystkiego, co tam się działo, rajdów, treningów, tego wszystkiego się już tak nie odtworzy teraz. Więc dla mnie marnowanie czasu, grania w starą grafikę, w nierozbudowaną grę, z tylko i wyłącznie sentymentu. To było coś. To były klimaty. Jak biegnę, poznajesz tu kumpla, albo kumpel do mnie w nocy pisze, o drugiej nocy, ty, Tuko, zloguj się do gry rano, bo znaleźliśmy dla ciebie z Jarym buty, będą ci pasowały, na przykład, nie? I wysyła mi screenshota telefonem, zdjęcia z tego, no ja się rano budzę, loguję się, oni dają buty i biegniemy razem robić questy. To było coś pięknego, bo kumpel mi wysyła zdjęcie, siedzi sobie na skale i ogląda zachód słońca. Mówi, ty stary, pa, jaki zachód słońca. Jaki wschód słońca. Właśnie był wschód słońca w Anglii i on w tym momencie też oglądał wschód słońca w grze i to go zachwyciło. To były te piękne momenty. Teraz już na to nikt nie zwraca uwagi. Teraz już tego się nie docenia. Robi się tylko rating, armor, achievement. Wtedy się grało dla czystej przyjemności, dla samego doświadczenia i to było coś pięknego, a World of Warcraft był pionierem wtedy w tych grach. I naprawdę każdy mały szczegół zachwycał. Ten mały szczegół, którego wy teraz nie zauważycie. Przejdziecie obok niego obojętnie. Nie wyłapiecie w ogóle, że istnieje. Więc gram sobie teraz DK-em tylko po to, żeby odblokować Proto Drake'a. To nie jest Proto Drake, ale Proto Drake'a powiedzmy, którego nigdy nie miałem czasu i możliwości i szczęścia wyfarmić w oryginalnym dodatku. I proszę bardzo. Zrobione, zaliczone. Mam swojego ulubionego, mam swojego nowego mounta, którym polatam chwileczkę, pewnie tylko właśnie na potrzeby tego filmu, ale może później chwilkę też. I tyle z radości grania w nowego Wrath of the Lich King. To wszystko. Zrobię to po to tylko, żeby zobaczyć tego Proto Drake'a. Może pogram z bratem chwilę albo z kimś innym na moim DK-u, ale widzicie, nie mogłem się dostać na serwer ten nowy, więc muszę grać na innym, na którym nikogo nie mam znajomego, więc tyle mojej przygody z Wrath of the Lich King Classic. Tyle, proszę Państwa. Możliwe, że zdenerwowałem Was swoim początkiem, rozmawiając o tych formach ciała, ale słuchajcie, pewne rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Trzeba być tolerancyjnym, trzeba kochać i szanować ludzi, ale też trzeba kochać i szanować siebie samego, a przede wszystkim trzeba zawsze mówić prawdę. Jeśli coś jest czerwone, to nie jest zielone. I kurwa, to jest święta prawda. Koniec, kropka. A biologia i przyroda sama w sobie, tam za oknem, najłatwiej wam podpowie, jaka jest prawda na tym świecie. I nie dajcie się omamić jakimiś głupotami. Ziemia nie jest płaska. Nie mamy 53 płci. Są dwie. Może przyroda też zna trzy. Męska, żeńska i obojnaka. I tyle. Może w trzech innych przypadkach jest jeszcze to real thing, a cała reszta, te 40 kilka płci, to już jest wymysł, który należałoby leczyć klinicznie. Możecie mnie za to nie lubić, ale ja wam zawsze powiem prawdę. I taka jest niestety prawda. Brutalna, ale jest. I nie daj się zdusić tylko dlatego, aby nie urazić kogoś, kto jest głupkiem i mówi ci, że Ziemia jest płaska. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach żyję tą filozofią, że jeśli mówisz, że 2 plus 2 jest 5, gratulacje. Good luck in your life. Enjoy. Na tym może zakończmy. To tak wyglądała i tak się zakończyła moja przygoda w Wrath of the Lich King. Jestem ciekaw, ile osób zdenerwowałem swoim podejściem do życia i z moim światopoglądem, ale tolerancja tolerancją, miłość miłością, ale prawda jest tylko jedna. Trzymajcie się, bawcie się grą, enjoyujcie się, jakkolwiek gracie, w cokolwiek gracie, czy gracie w Wrath of the Lich King. Jeśli gracie, macie grupę ludzi, zbudowaliście gildię i naprawdę cieszycie się tym dodatkiem, nie przeszkadza wam to bieganie, stara grafika i te, powiedzmy, jeszcze stare schematy poruszania się i tak dalej, to życzę wam szczęścia i też może w jakiś sposób wam zazdroszczę. A jeśli tak jak ja, wrócicie tylko do retaila, to także serdecznie was pozdrawiam. Live long and prosper!